21 września wspominamy błogosławionego Marka z Modeny, zakonnika. Marek urodził się we Włoszech w pierwszej połowie XV wieku w szlacheckiej rodzinie z Calabrini. W swoim mieście wstąpił do klasztoru ojców dominikanów. Był bardzo pobożny, wiele się modlił i pokutował. Posiadał wielką wiedzę, mądrość i dar wymowy. Był wybitnym i cenionym kaznodzieją, z wielkim zapałem niestrudzenie głosił kazania w wielu włoskich miastach, a wielu ludzi nawróciło się pod wpływem jego nauk. Jako przełożony klasztoru w Pesaro, Marek łączył łagodność ze stanowczością. Był szanowany i wielu ludzi zwracało się do niego z prośbą o pomoc. Pewna matka ze łzami błagała go, by swoją modlitwą przywrócił życie jej zmarłemu synowi. Marek powiedział jej, że jej syn nie powinien żyć, bo gdyby nawet wrócił do życia, wkrótce umrze. Jednak, ponieważ kobieta nalegała, Marek wyprosił u Boga dar życia dla chłopca. Jednak jak się okazało, nie żył on długo, zmarł z powodu epidemii dżumy, a przed śmiercią bardzo cierpiał, tak jak przepowiedział to dominikanin. Ojciec Marek zmarł w Pesaro 21 września 1498 roku. Jego grób szybko stał się miejscem pielgrzymek. Ludzie upraszali przez jego wstawiennictwo wiele łask. Papież Pius IX potwierdził jego kult 10 września 1857 roku. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce błogosławiony Marek wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Sprawdzę jego wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.